Zapraszam Was dzisiaj do mojego magicznego domku, w którym możecie spotkać najróżniejsze laleczki. Domek ten jest wyjątkowy, ponieważ spełnia marzenia. Znaleźć w nim możecie wszystko to, o czym tylko pomyślicie. A poza tym możecie w nim przechowywać Wasze najcenniejsze skarby. Moim marzeniem, które spełnił ten domek, jest nowy przyjaciel z Fantasy Friends, prosto od Rainbow Surprise. Szybciutko! Na dole w komentarzu niech każdy z Was napisze słowo niespodzianka, a ja zabieram się za unboxing. Hashtag Sylwia testuje. Niespodzianka, niespodzianka, będziemy robić slajma. I to tęczowego, ale czad. Słuchajcie, ja już nie mogę się doczekać. Jaka w środku będzie niespodzianka? Najpierw ściągamy tą górę. Taram. Tutaj oczywiście jest zabezpieczenie. Uwaga, bo tutaj naprawdę leci prawdziwy brokat. Nie wiem, czy Wy to widzicie, ale musicie uwierzyć mi na słowo, że tutaj jest mnóstwo brokatu. No dobra. Przyciskamy i pudełeczko nam się w magiczny sposób otwiera. Tak naprawdę jest już puste to pudełko, zobaczcie. Tutaj na dole jest chyba jeszcze jakaś ulotka. Dobra, nią zajmę się później. Mamy naszą paczkę z niespodziankami. Trochę przypomina jakiś świąteczny prezent. Może ktoś z Was ma niedługo urodziny, albo na przykład ma jej dzisiaj. No to taki prezent na pewno bardzo by Wam się spodobał. Ja może to po prostu tak odetnę. O, zrobię to szybko, bo strasznie hałasuję i ucieka mi jeszcze. Tadam, tadam. Cóż my tu jeszcze mamy? O, jeszcze więcej zeszytek. Cztery niespodzianki. Tę największą zostawię chyba na koniec. Zacznę od tej malutkiej. W zasadzie nie jest taka mała, ale najmniejsza. Tadam, tadam, tadam. Cóż my tu mamy? Strój! Ale majteczki! Czarne one są. Ulala, jakie fajne. Kto to będzie? Może to będzie jakiś chłopak, skoro ma takie czarne majteczki. Tutaj ma taką złotą agrafkę, jakieś pokartki tu zawiązane. W każdym bądź razie jest to czarna pieluszka albo bardziej czarna bielizna, czarne majteczki. Kolejna saszetka. Ups, coś mi tam skacze. Dobra, mamy to, na co czekałam, czyli instrukcja. Instrukcje, jak zrobić naszego slajma. Tadam, tadam, to jest ulotka. Na razie nie zaglądam, bo nie chcę patrzeć, kto tam ma takie czarne majteczki. Jest łyżeczka, jest woreczek. Sparkle Rainbow Shimmerina. Jak to ekskluzywnie wygląda. Mamy Rainbow Shimmer, czyli nasz błysk. No i naszą gigantyczną ulotkę. Czas teraz na napój. Tam, tadadam. Uwaga, uwaga, cóż to będzie? Jest nasza strzykawka, która, uwaga... Sparkle All Day. O rany, wiecie co, to mi bardziej przypomina... jakieś perfumy, ale to na pewno jest jakiś napój, tak mi się przynajmniej wydaje, albo jakieś lody. Wiecie, to wszystko jest takie amerykańskie, u nas w Polsce nie wszystkie te marki są. Jakby to przypominało Coca-Colę, to bym od razu wiedziała. Ale tutaj nie do końca wiem, tu jest napisane, że to jest parodia, czyli takie śmieszne przedstawienie jakiegoś produktu. Oczywiście ta strzykawka działa, tu będziemy musieli ją napełnić całą wodą. Komu ja założę te czarne majteczki? Kto to będzie? Proszę mi tutaj zaraz szybciutko pokazać tę największą saszetkę. Otwieramy. Uwaga, uwaga. Przecinamy górę.
No i teraz zagadka. Chłopak czy dziewczyna? Chłopak czy dziewczyna? Kto to będzie? Pamiętajcie, mieliście na dole w komentarzu napisać niespodzianka. Szybciutko, kto tego nie zrobił, niech robi pauzę i teraz szybciutko pisze. Ja sobie poczekam i sprawdzamy. Ja cię kręcę! Oh my god! Co to za piękność tęczowa! To jest aniołek? Ale aniołek ma tutaj anielskie skrzydła, anielską fryzurę, ale czarną maskę tęczową. No dosłownie naprawdę rainbow. Smoczek oczywiście wyciągamy. To jest naprawdę dziwna laleczka. Zobaczmy sobie teraz na ulotkę. Ja ją widzę tutaj. To jest Dede's Kiss. Nic mi ta nazwa nie mówi. Możemy ją ubrać. Ja w ogóle Wam nie pokazałam, ale jeszcze tutaj była taka bluzeczka, jakby taki biustonosz dla naszej laleczki. Ona mi się gdzieś tutaj zapodziała i to w ten sposób po prostu zakładamy. I teraz majtki. Dobra. Ona nie jest takim grzecznym aniołkiem. Może z tyłu się wydaje grzecznym aniołkiem, ale z przodu to jest normalnie jakaś kobieta kot. Tak mi się kojarzy. Dobra, czas teraz robić slajma. Na początek potrzebujemy wody. Wody mam tutaj przyszykowany cały pojemnik. Potrzebujemy odmierzyć miarką. Całą strzykawkę. Laleczko, laleczko, jesteś nam potrzebna, ponieważ ściągamy jej smoczek. Ostrożnie, musicie uważać. Jeżeli ktoś z Was nie wie, to tam w środku znajduje się magiczny proszek. Magiczny, magiczny, ponieważ dzięki niemu i dzięki tej wodzie wciskamy, słuchajcie, całą zawartość od razu takim szybkim ruchem. A! Krople mi jakieś wypadły, ale to nie szkodzi. Zamykamy. Sytuacja opanowana. Dedek włożony i teraz, słuchajcie, przez minutę musimy tym energicznie potrząsać. Tak przynajmniej jest napisane w instrukcji, więc ja się stosuję do tych zabiegów, co są tam napisane. Dobra, sprawdzamy, sprawdzamy. Minuta musi minąć i po tym czasie odkładamy naszą laleczkę, ale najpierw... Już mnie boli ręka, muszę ją zmieniać na drugą stronę, ale minuta już chyba minęła. Czuję, że tam wszystko jakby bulgocze w głowie. Talerzyk przygotowany i tak jak Wam mówiłam, zanim odłożymy laleczkę, musimy tego gluta z niej po prostu wycisnąć. Wyciskamy. Zobaczcie. O, jaki piękny slajmy będzie. Różowy z mnóstwem brokatu. O, jaka piękność. No dobra, chyba wszystko wyleciało. Jeszcze tam jakieś ostatnie kropelki. I to jeszcze nie jest gotowy slime. To jest dopiero połączenie dwóch rzeczy. I ja Wam teraz powiem, co się dzieje. Odstawiamy ten talerzyk na 15-20 minut. Ja Wam radzę, po moich doświadczeniach, odłożyć to w nieco chłodniejsze miejsce. A nasza laleczka będzie teraz czekać na slajma. A w tym czasie pokażę Wam inne laleczki z tej serii. No i jak Wam się to podoba? Oprócz tej przepięknej, która jest połączeniem jakiejś mrocznej damy i aniołka, mam jeszcze moją ulubioną. To jest, kochani, przepiękna syrenka. Ja ją uwielbiam, moim zdaniem jest przepiękna. To jest moja ulubiona figurka z tej serii. Na jej podstawie kiedyś zrobiłam metamorfozę laleczki LOL Surprise. Możecie sobie sprawdzić na kanale. Na podstawie tego chłopca zielonego, którego troszeczkę tak przechciłam z imienia, nazywałam go elfem, również zrobiłam metamorfozę laleczki LOL i na tej podstawie również. Tutaj mamy takiego chłopca zielonego, ważka, elf, coś takiego, a tutaj jest motylek. Motylek również jest piękny. To jak widzicie, to tak naprawdę są bobaski, które po prostu mają jakieś fantastyczne stroje. Do tego mają prawdziwe, długie rzęsy. To jest akurat motylek. Ja również zrobiłam takiego motylka z laleczki LOL Surprise. Wygląda mega, mega podobnie do tej lalki. I może kiedyś zrobię jeszcze taką metamorfozę aniołka, który będzie mieć taką czarną maskę i czarny strój. Mam mojego slajma. Zostawiłam go na... No 20 minut, powiem Wam szczerze. I zobaczcie, jak to wygląda. Najpierw to wymieszam sobie łyżeczką, tę, która była tutaj dodana. No wygląda super. Powiem Wam szczerze, że się nie kleje. Zobaczcie.
Zostawię oczywiście troszeczkę brokatu. Teraz czas na Rainbow Shimmer. Ja akurat trafiłam tylko na jedną saszetkę. Bywają zestawy, gdzie możecie trafić nawet na 3 saszetki albo na 2. To wszystko zależy od tego, czy trafiliście na jakieś ultra rzadkie coś, na coś wyjątkowe. Czasami jest to tylko jakiś błysk, czasami jest to nawet brokat albo jakieś konfetti. Ja trafiłam na kolor różowy, ale piękny. Tadam, tadam. No dobra, wsypujemy to. O, jak tego dużo. Całą paczkę każą wsypać, więc wyrzucam wszystko. I teraz musimy to zamieszać. Ciekawe czy... Słuchajcie, nie no, kolor chyba się nie zmieni i nadal będzie taki różowy. Ale na pewno będzie więcej brokatu. Czy są tutaj fani slajmów? Hej, odezwijcie się do mnie. Dajcie znać na dole w komentarzu. Tadam, tadam, tadam. Wygląda super. Teraz na 100%. Gdy wezmę to do ręki, będę miała mnóstwo brokatu. Ale trudno. Rozciągamy. Wiecie, żeby slajm dobrze działał, to trzeba go troszeczkę pognieść w rękach. Tak przynajmniej mówią specjaliści od slajmów. I zobaczcie, ile brokatu mam, ale slime jest ekstra. Ale czat, patrzcie, wyszedł mi idealny. Jest trochę zimny, bo go wyniosłam do zimnego pomieszczenia. Jak się super rozciąga. Jak widzieliście, bawiłam się slajmem, dodałam jeszcze troszeczkę brokatu z tego pudełka i schowałam go do pudełki. Oto moje Fantasy Friends, czyli fantastyczna przyjaciółka prosto ze slajmowej krainy, z mojego magicznego domku. Domek będzie pojawiać się jeszcze częściej, będzie w nim mnóstwo niespodzianek, a ja Was już zapraszam jutro na kolejny zwariowany odcinek. Pa, pa!